Cześć! Wesoły Python wzywa, a w dzisiejszym materiale zajmiemy się tematem funkcji oraz pętli. Pokażę Ci, w jaki sposób prosto sobie napisać funkcję i w jaki sposób operować na pętlach, tak żeby wykonywać pewne rzeczy cyklicznie. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału, a tymczasem zapraszam na materiał. Jak najprościej wytłumaczyć, czym jest funkcja. Można sobie wyobrazić maszynę, która wykonuje odpowiednie działania. I funkcje mogą być z argumentem i bez argumentów. Jeżeli mamy urządzenie, które na przykład cały czas gra muzykę i nie możemy wpłynąć na to urządzenie, to mamy funkcję, która nie przyjmuje argumentów i nie zwraca argumentów. Jeżeli mamy automat z batonikami, my podając wartość pieniądza do automatu i wpisując odpowiedni numer, podajemy dwa argumenty i urządzenie wykonuje niezbędne procesy po to, żeby zwrócić nam batonik. To jest typ funkcji z argumentami i z wartościami zwracanymi. Czym jest pętla zatem? Pętla to nic innego jak zestaw czynności, które wykonują się do momentu, który dany warunek jest spełniony, czyli urządzenie do batoników prosi Ciebie cały czas, żebyś podał monetę, póki nie zapłacisz odpowiedniej kwoty, żeby mógł zrealizować Twoje zamówienie. Jeżeli zapłacisz odpowiednią kwotę lub większą, on zwróci Ci zamówienie i ewentualną resztę. Przejdźmy zatem do kodu. Jeżeli nie widziałeś dwóch moich poprzednich odcinków, musisz je zobaczyć, ponieważ wiele informacji, które tam zawarłem, już w tym materiale nie będę tłumaczył. Tymczasem przejdźmy do pętl. Mamy dwa typy pętli. Pętla for i pętla while. Czym się różnią i w jaki sposób pisać kod? Zapiszmy sobie w tej chwili przykładowy kod dla pętli for. For counter, który przyjmuje wartości domyślne 0 w tym przypadku, in range 9. Co to oznacza? Będzie się wykonywała ta pętla aż do wartości 9, ale bez niej. Jak to sprawdzić? Wypiszemy sobie w tej chwili wartość countera w tej pętli. Kiedy to uruchomimy, możemy zauważyć, że wykonuje się pętla aż do wartości 8, ponieważ jest in range 9. Możemy zacząć od innej wartości niż 0. W jaki sposób to zrobić? Żeby takie coś wykonać, zapiszemy sobie też to niżej, możemy przypisać in range na przykład od 2, czyli domyślna wartość startowa dla countera będzie wynosiła 2. Wykonajmy sobie w tej chwili program i możemy zauważyć, że tutaj rozpoczęła się pętla od wartości 2 i znowu do wartości 8. Z poprzedniego materiału na temat tabel mówiłem, że możemy sprawdzać, czy element znajduje się w jakiejś tablicy. Wykonajmy sobie w tej chwili przykładową tablicę. I wykonajmy sobie pętlę for dla tablicy. Czyli for counter in table print. I tak jak widać, pętla wypisała to. Możemy równie dobrze zadeklarować sobie tablicę z tekstami. Czyli deklarujemy sobie pustą tabelę i dodajemy na początku pierwszy tekst, first. Jeżeli chcemy powtórzyć daną linię, żeby nie kopiować jej, możemy kliknąć Ctrl D. PyCharm automatycznie doklei nam poniżej tą samą linię. Zadeklarowaliśmy sobie trzy napisy i wykonajmy w tej chwili pętlę. I tak jak widać, zostały elementy wypisane. W tej chwili sobie zakomentujemy to, co tutaj jest, przez Ctrl plus znak łamania linii, czyli zaznaczamy sobie elementy, Ctrl i automatycznie nam zakomentowało wszystkie elementy. W tej chwili pokażę Ci, w jaki sposób zachowuje się pętla while. Pętla while jest inną pętlą. Jeżeli nie zadbamy o to, żeby warunek się skończył, to będzie trwało nieskończenie. Przykład, żeby wykonać pętlę while, najpierw musimy zadeklarować zmienną sobie. Ona domyślnie nie jest przypisywana, więc musimy stworzyć ją. I teraz wpiszemy sobie while counter jest mniejszy od 5. Czyli póki
counter jest mniejszy niż 5, wykonuj. I piszemy sobie print i counter. I gdy wykonamy sobie tego typu program, to on będzie cały czas wypisywał 0 w nieskończoność i nic się więcej nie będzie działo. Dlaczego? Ta pętla sama nie inkrementuje żadnej zmiennej. W jaki sposób to zrobić? Musimy ręcznie ją inkrementować, czyli po wykonaniu jakichś tam elementów musimy sobie na przykład dodać do niej wartość. I dzięki temu wypisze nam odpowiednio elementy. Popularną pętlą w programowaniu, szczególnie z punktu widzenia systemów operacyjnych, przerwań i tego typu rzeczy, tasków, jest pętla while true. Ponieważ w systemie operacyjnym chcemy niejednokrotnie, żeby wykonywała się wiecznie pętla. Zatem jeżeli mamy pętlę nieskończoną i chcemy z niej wybrnąć, w jaki sposób to zrobić? Dodawajmy sobie w tej chwili tutaj dalej tą wartość countera. Ale ustawmy sobie warunek, w którym zastopujemy tą pętlę. Jaki? Na przykład counter równy 20. Czyli piszemy if counter równa się 20, zastopuj pętlę. Jaka komenda służy do zastopowania pętli? Jest to komenda break. Wtedy ona nam zastopuje tą pętlę. Sprawdźmy. I tak jak widać, pierwsza część programu wykonała tak jak poprzednio do tego punktu. Natomiast ta część programu z pętlą while true wykonywała aż do momentu, kiedy myśmy przerwali tą pętlę. Są czasami przypadki, w których wiele pętli musimy stopować w międzyczasie. Napiszmy sobie w tej chwili taki prosty przykład na pętlach for, ponieważ pętla while true nie jest najlepszą pętlą do tego typu rzeczy, więc sobie napiszemy taki przykład. For i in range 100 i drugą pętlę w środku for j in range 50. I ustalimy sobie dwa momenty, w których będziemy stopować pętlę. W jaki sposób to zadziała? No to już sprawdźmy. W pierwszym przypadku zastopujemy pętlę, kiedy j równa się na przykład 20. I przed tym przypadkiem będziemy sobie wypisywać tutaj zmienne, tak żebyśmy widzieli, co się dzieje. Czyli i równa się i oraz j równa się j. I to samo printowanie sobie umieścimy w tym miejscu, żebyśmy widzieli, co się dzieje. I w tym miejscu za to zastopujemy tą pętlę, jak będzie wynosiła wartość 5. Troszkę sobie zredukuję liczbę iteracji, żeby to tyle nie trwało tutaj w konsoli i zrobimy sobie tak, żeby było przy 10 pętla J, ale przerywana była przy 3. Tą pętlę skończymy przy 5 i będziemy dokładnie widzieć, co się dzieje. Uruchomimy sobie w tej chwili ten program i tak jak możesz zobaczyć, pętla za każdym razem na początku wypisywała 3 razy wartości, następnie czwarte wypisanie, które jest identyczne jak trzecie, pochodzi tutaj z tego wypisywania i inkrementowana była wartość 1 i znowu to samo 3, powtórzenie i tak dalej, i tak dalej. Do czego służy tego typu zagnieżdżenie pętli i breaków? Najczęściej, kiedy przeszukujemy całe foldery pełne plików, linia po linii i musimy znaleźć jeden element. Dzięki temu możemy przerwać w odpowiednim momencie, dzięki czemu nasz program działa dużo wydajniej, niż gdyby się wcale nie przerywał. Uwzględniając naszą już całą wiedzę, możemy w tej chwili przejść do funkcji. W funkcję piszemy, rozpoczynając od def, czyli definition. Następnie piszemy myPrint. Będzie to funkcja, która będzie po prostu wypisywała nam rzeczy. Następnie podajemy tego typu nawias. Jeżeli chcemy, żeby funkcja była bez argumentów, zostawiamy go w środku pusty i dajemy oczywiście dwukropek. Enter. Kiedy piszemy kod PyCharmie oczywiście, o czym nie wspomniałem, on automatycznie dodaje nam w tym miejscu tabulator. I ten tabulator oznacza wcięcia naszego programu. W innym przypadku, jeżeli byśmy przesunęli kursor w tym miejscu, to będzie się wykonywał kod poza tą funkcją. Natomiast my chcemy, żeby się wykonywał w tym miejscu. Ta funkcja będzie wypisywała 5 razy w pętli jakiś tekst. No to napiszmy sobie pętlę for i for counter in range 5. Print counter. Czyli 5 razy wypisz wartość countera. Zadeklarowaliśmy sobie taką funkcję i ją wykonajmy. No to wpiszemy poniżej my print. W jaki sposób to zadziała? Program sprawdza, co to jest. Patrzy, aha, to jest
definicja całej funkcji, czyli w jaki sposób mam postępować, kiedy ktoś wywoła coś takiego. A w jaki sposób wywołać coś takiego? W ten sposób, wywołujemy. Uruchomimy sobie w tej chwili to i wypisało te 5 wartości. Co jeżeli chcemy na przykład napisać sobie pętlę, w której będziemy 5 razy wywoływać tą funkcję. Jaki będzie efekt? Sprawdźmy. Do tego celu sobie tym razem użyjmy pętli while. Counter 2 równa się 0. While counter 2 jest mniejszy niż 5. Wykonajmy sobie tą funkcję. Tak jak widać, w tej chwili ta funkcja jest wykonywana poza tą pętlą. Żeby ją wykonać, należy kliknąć tabulator i już będzie się wykonywała w tej pętli. Tu wykonujemy tą funkcję. W tej chwili ta pętla jest nieskończona, ponieważ nie inkrementujemy countera, więc on cały czas jest 0, więc musimy pamiętać o dopisaniu nowej wartości do countera, czyli plus 1. PieChart podpowiada nam, żeby zacząć nową linią i dodać tutaj spację. I wykonajmy sobie w tej chwili ten program. Jaki będzie rezultat? Ta pętla wywoła 5 razy funkcję myPrint, a funkcja myPrint wypisuje od 0 do 5 bez wartości 5 wartość licznika. I zobaczmy. Mamy 1, 2, 3, 4 i 5. Możemy pisać różne funkcje. Napiszmy sobie w tej chwili funkcję, która przyjmując wartości wypisze napis, który będzie wartością mnożenia. Napiszemy sobie funkcję, która przyjmie dwie wartości, wypisze nam na ekranie i zwróci wartość również mnożenia. Żeby pomnożyć, potrzebujemy co najmniej dwie wartości, czyli wartość a oraz wartość b. Wewnątrz funkcji możemy sobie deklarować zmienne i one obowiązują tylko wewnątrz tej funkcji, nigdzie poza nią. Czyli piszemy tutaj, że wartość c równa się a razy b i napiszemy wewnątrz tej funkcji, żeby wypisała testowy tekst, w którym zawiera wartość a i b oraz wartość c i zwróci nam wartość c. Co oznacza zwracanie wartości c? Oznacza tyle, że możemy do zmiennej przypisać wartość, która zwróciła nam ta funkcja. W jaki sposób to działa? Sprawdźmy. Możemy sobie tutaj stworzyć zmienną, która będzie naszym wynikiem. W tym momencie sobie przypiszemy wartość taką, że podamy tutaj wartość countera, a druga wartość to będzie po prostu 5, czyli pomnożymy counter razy 5. Ta funkcja wykona działanie i zwróci wartość zmiennej c tutaj, dzięki czemu przechowamy ją w wartości result. I sprawdźmy, czy to tak zadziała. Od razu po tym wypiszmy sobie, używając fstringa oczywiście, result is. I zanim wykonamy ten kod, usuniemy sobie wypisywanie tutaj tej wartości counter, ponieważ nam już nie jest potrzebna. I sprawdźmy, czy ten program zadziała poprawnie. Podaliśmy 0 razy 5 daje 0 i wynik jest 0. 1 razy 5 jest 5 i wynik jest 5. 4 razy 5 jest 20 i wynik jest 20. I w ten sposób najprościej można operować tutaj tymi elementami. Funkcje często są zapisywane w większych gromadach i przechowywane w bibliotekach. I możemy sobie takie biblioteki importować do Pythona. W jaki sposób? Piszemy sobie import i w tym przypadku chcemy zaimportować bibliotekę dotyczącą czasu. Piszemy sobie time. I napiszemy sobie w tej chwili funkcję, która co 1 sekundę będzie wypisywała nam tekst 5 razy łącznie. Czyli piszemy sobie def write text cyklicznie. Nie podajemy jej żadnego argumentu. Piszemy sobie tutaj w tej chwili pętlę for counter in range 5 i w tej chwili tak, piszemy sobie print hello, uruchomimy funkcję, która utknie w tym miejscu na 1 sekundę. To nie znaczy tyle, że program będzie się zajmował czymś innym, nie, po prostu utknie w tym miejscu na 1 sekundę. Czyli piszemy sobie time.sleep i wpisujemy wartości w sekundach. Jeżeli chcemy wartości mniejsze niż sekunda, musimy wpisywać wartości 0, coś. Ale wpisujemy sobie 1 i w tej chwili sobie uruchomimy ten program i nic się nie stało. Dlaczego? Ponieważ zdefiniowaliśmy funkcję, ale jej nie wywołaliśmy. Czyli sobie wywołamy teraz tą funkcję i ona w tej chwili zostanie uruchomiona. I tak jak możemy zobaczyć, co sekundę wypisuje hello, po czym program się skończy. W tym materiale omówiliśmy sobie pętlę oraz funkcję. Natomiast w następnym materiale postaram się Tobie wytłumaczyć, czym są klasy w języku Python, ponieważ
z punktu widzenia pisania oprogramowania, klasy są bardzo ważne. Sam Python nie jest może typowo językiem obiektowym. Natomiast dzięki zastosowaniu klas ułatwisz sobie pewne czynności w projekcie i uporządkujesz. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, oczywiście daj łapkę w górę. Jeżeli nie zasubskrybowałeś, zrób to i kliknij w dzwoneczek. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.